Cześć moi kochani, witam was w kolejnej Weronie. Ach, i gramy dzisiaj u mojej ulubionej rodziny. Oczywiście to jest powiedziane totalnie ironicznie, bo nie jest to moja ulubiona rodzina. Bo występuje w niej totalnie najbardziej znienawidzony przeze mnie Sim, ale myślę, że to jest tak oczywiste, że wszyscy już o tym wiecie. Oczywiście chodzi nie o kogo innego, jak o Romeo Monteka, który jest takim łotrem, że mało takich w Weronie. Chociaż gdyby na to tak spojrzeć, to troszeczkę jest tych takich złych i gburowatych i łotrowatych facetów, ale myślę, że Romeo mógłby na spokojnie stać na czele tych facetów. Można jednak rzec, że Romeo zachował jakieś tam resztki godności, ponieważ wziął na przymus ślub ze swoją konkubiną, która już obecnie nie jest jego konkubiną, bo jest jego prawowitą żoną, ale czy Romeo zrobił to z dobroci serca? Oczywiście, że nie. Zrobił to tylko dlatego, żeby jego dzieci miały jakiś dobry status i nie były skazane na plotki mieszkańców Werony. Ale oczywiście to, że Romeo wziął ślub, nie oznacza, że ukróci to jego życie towarzyskie z innymi kobietami, bo będziemy dążyć do tego w tym odcinku, żeby Romeo nawiązał jakiś kolejny romans. Jego poprzedni obiekt uczuć, czyli Miranda, zginęła w fatalnych okolicznościach. Czy Romeo się tym jakoś przejął? No może w jakimś stopniu tak, ponieważ już kręcił z nią w etapie nastoletnim, kiedy zdradził Julię, swoją obecną dziewczynę, właśnie z Mirandą, co jest dla mnie w ogóle czymś niesamowitym, ale że tak powiem, sama to wymyśliłam, więc jestem sobie winna, ale jednak chciałam wykreować Romeo takiego złego, no i chyba mi się to w miarę udało. No i w sumie sobie przejrzałam wstępnie, z kim nasz Romeo mógłby w przyszłości romansować i widzę, że jest pewna Simka, która w mojej serii Legacy jest naszą nową królową, ale w tej serii będzie obiektem uczuć Romeo i kolejną jego, że tak powiem, kochanką i będzie to Kaylin Spitz. Ha, Deutschland, Deutschland. No i ogólnie plan jest taki, że musimy do niej zadzwonić, złapać z nią dobry kontakt, a następnie nawiązać z nią jakąś relację romantyczną i do tego będziemy dążyć. Okej, startujemy grę i chcemy sprawić, aby Romeo do tej pani zatelefonował i nawiązał z nią jakąś relację, ponieważ powiedzmy, że gdzieś ją tam spotkał, spodobała mu się, a że w jego życiu jest obecnie troszeczkę nudno i potrzebuje troszeczkę wrażeń, to nawiązujemy z nią dobrą relację. Tylko gdzie jest ta pani, bo nie mogę jej zlokalizować. Nie ma jej w domu! A czy ona ma jakikolwiek dom, skoro jest NPC-em? Wątpię, ale dobra, pogadaj sobie chwilę z tym No, chodź do tego dziecka, bo ono chce z tobą pogadać. Okaż się chociaż przez chwilę dobrym ojcem i spędź czas z tym dzieckiem. To chyba cię wiele nie kosztuje. Dobra, zaczekamy chwilę, aż powiedzmy, że ona wróci do domu, bo być może jest w jakiejś pracy. Zapewne tak właśnie jest. I spróbujemy zaraz może około godziny 19 znowu do niej zadzwonić. Oczywiście Ariana niczego nieświadoma myśli, że złapała, jak to się mówi, kurde, złapała srokę za ogon. Nie wiem, kurde, mogłam coś pomylić ogólnie w tym powiedzeniu. Chodzi o to, że po prostu ona myśli, że złapała dobry interes, ponieważ Romeo się w końcu z nią ożenił i w końcu nie czekają jakaś tam wielka hańba i ona się ogólnie bardzo cieszy. Ona myśli, że jej mąż jest wspaniały, ona jest mu uległa, ona myśli, że wszystko będzie dobrze, ale nie, nie będzie dobrze. Czy możemy już spróbować do niej zadzwonić, bo fajnie by było? No i znowu jej nie ma. Nie wiem, czy ten romans nam dzisiaj wyjdzie, czy to uda nam się zrealizować. Zobaczymy. Słuchajcie, tak w ogóle to musimy jeszcze powybierać aspiracje drugorzędne, bo ostatnio sobie powiedziałam, że to zrobię, więc dla Romeo wybieramy aspirację, jaką jest popularność, bo tak mu wynika z jego osobowości. Natomiast dla Ariany aspiracją drugorzędną będzie wiedza. Przebadałam sobie także to, jakie aspiracje mogłyby mieć dzieci. No i wyszło w sumie fajnie, bo okazało się, że Silvius będzie miał aspirację wiedzy, natomiast Nerissa będzie miała aspirację rodziny, więc dobrze, że żadne z dzieci Romeo nie wdało się w ojca i żadnemu z nich nie wypadło romansowanie, bo że nawet nie wiecie, jak ja się z tego powodu cieszę. Podejście trzecie do telefonu do kochanki może już wróciła z pracy. Jezu, co ona robi? Pracuje chyba na jakieś nocki z tego, co widzę. Że tak powiem, co się odwlecze, to nie uciecze. Myślę, że uda nam się z nią prędzej czy później spotkać. Ogólnie mi to głównie dzisiaj chodzi o to, żeby Romeo po prostu się do niej dodzwonił, żeby mógł z nią trochę załapać kontaktu, bo chce, żeby oni się zaprzyjaźnili i potem, żeby on się na jakąś parcelę publiczną umówił, ponieważ jego żona jest bezrobotna, więc romansowanie w domu w ogóle nie wchodzi w grę z tą kobietą. O, synek idzie z tobą zagrać, dobrze, dobrze. Próbujemy ile się da, jeżeli nie uda się dzisiaj, to spróbujemy też jutro. O, już wróciła z pracy, dobra, szykuje się rozmowa. Romeo, jak to jego imię wskazuje, jest mistrzem podrywu, ponieważ Romeo kojarzy nam się z takim facetem, który jest, no wiecie, on jest Romeo, jest romantyczny i tak dalej, tylko akurat w Simsach trochę zepsuli ten schemat Romeo, ponieważ no w sztuce Szekspira on był taki oddany swojej ukochanej Julii, ale wiecie, ja nie lubię działać według schematu, czemu ty przestałeś z nią gadać? A trochę w Simsach zostało to tak przedstawione, że on wykorzystuje kobiety, więc
ja nie działam według schematu, on z Julią nie skończył i dla mnie w ogóle ship Romeo i Julia w Simsach to jest totalnie nie ten ship, który ja lubię. Twoja żona przyszła do ciebie, żeby z tobą potańczyć romantycznie, a ty gadasz z inną babą, no wiesz ty co, ale ona ogólnie nie spodziewa się, że coś mogłoby być na rzeczy, ona po prostu tego nawet nie podejrzewa. Ale ogólnie tak wam jeszcze powiem słowem wstępu, że romans Romeo będzie miał swoje zwieńczenie w tym odcinku, bo planuję coś jeszcze, ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym powiedziała wam to teraz, bo wam tego nie powiem, żebyście zobaczyli po czasie, jak to się rozwiąże. Na razie chcemy, żebyście się zaprzyjaźnili się, ale widzę, że opornie to idzie. O, jednak w chwili, kiedy to powiedziałam, się zaprzyjaźniliście, więc moje prośby zostały przez Boga wysłuchane. Cieszę się niesamowicie i to było to, co chciałam w tym dniu w sumie zrobić, więc skoro już to osiągnęłam, to wyślę ciebie, żebyś sobie coś zjadł, a resztę ludzi położymy chyba już powoli spać. Dobra, wszyscy domownicy kładą się spać i od jutra zaczniemy już działać z nowymi rzeczami, także widzimy się rano, moi drodzy. No widzę, że już wy powstawaliście nam tutaj, dobrze. Romeo mógłby się tutaj szybko ogarnąć, bo on jest jedyną osobą, która w sumie dzisiaj pracuje. No w sumie to nikt w tej rodzinie nie pracuje poza nim. A ty co ty idziesz robić? Ojo, Jezu, jak ja kocham tą interakcję, Boże, to jest takie urocze. Matko, kocham to. O, idziesz się pobawić ze swoim synkiem, ale słodziutko, jesteś taka kochana, Ariana, naprawdę, uwielbiam cię. Tak właściwie co do dzieci, chyba nie mam dzisiaj większego planu, ponieważ one nie idą do szkoły, Ariana będzie ogarniała tutaj obowiązki domowe, czyli to, co ona w sumie robi zawsze, no bo ona jest taką typową kurą domową, więc wiecie. Po prostu Romeo ją tak wychował, że ona robi wszystko w chacie. Ej, w ogóle mamy za dużo gazet, trzeba je powyrzucać do recyklingu, bo nam nie będą już przynosić nowych gazet. Romeo, idzie nam zarabiać hajs i teraz głównie czekamy na to, aż on z tej pracy wróci, żebyśmy mogli dalej kontynuować nasze działania. I od razu jak wróci z tej roboty, to będzie się umawiał ze swoim nowym obiektem uczuć, czyli panią Kaylin, na parcelę publiczną, żeby z nią troszeczkę poromansować. I ja czekam w ogóle na rozwój wydarzeń. Jestem ciekawa, jak to się ogólnie potoczy. Bardzo jestem tego ciekawa. W ogóle słuchajcie, mam też jeszcze jeden wątek taki. Ty mogłabyś się czegoś pouczyć, bo w sumie o to mi tak naprawdę chodzi. Ale chcesz powyrywać chwasty, tylko nie możesz. A dobra, walisz te chwasty. Teraz mnie one nie interesują. Na pewno byś się dostała do tych chwastów. No tak jakby nie masz za bardzo jak, bo tu nie ma dojścia przez to krzaka. Słuchajcie, jako że Ariana ma drugorzędną aspirację w wiedzę, to ja chciałam zrobić taki wątek, że Ariana by chciała się po prostu bardzo uczyć, chciałaby się w ogóle gdzieś zatrudnić, ale Romeo będzie miał podejście w stylu, że co, że baba ma się uczyć, tylko chłopy się mogą uczyć. Takie troszeczkę wiecie, teoretycznie ja się tego nie trzymam w rozgrywce, że kobiety nie mogą pracować, bo to nie jest legacy moje, tylko to jest rozgrywka w Weronie, która jest troszeczkę taka bardziej unowocześniona niż moje legacy, ale chodzi o to, że ona po prostu bardzo lubi się kształcić, co widzimy po jej drugorzędnej aspiracji i to będzie powodem jej kłótni właśnie z Romeo, który powie, że on się na to nie zgadza, bo jego żona to ma być w domu, przy garach, ma sprzątać, ma być przy dzieciach. Co się tu drzesz? Nie możesz siąść? A czemu nie możesz siąść? Boże, czy tu nie ma przejścia do tego? No, chyba tak. W sumie to wygląda trochę śmiesznie, jak tak Ariana sobie siedzi w randomowym krzesełku na środku kuchni. No co ty chcesz? Co ci nie pasuje? O, teraz możecie zjeść, cieszę się bardzo. Jeżeli nie masz już nic do sprzątnięcia, a w sumie to masz, mogłabyś pościelić łóżka, żebyś pokazywała właśnie na każdym kroku, że ty jesteś taką typową kurą domową, która wszystko ogarnia, żeby mąż miał tutaj ugotowane, posprzątane. W sumie to jest trochę przykry los, ja tego nie popieram, ale właśnie taką fabułę sobie tutaj dobrałam, że tak ma być i tak ma być. A kto nam tutaj przyszedł? Duncan Monty. Czekajcie, muszę sobie w ogóle przypomnieć, kim jest to dziecko, bo ja już nie pamiętam. Jeżeli wy myślicie, że ja pamiętam wszystko, co się dzieje w Weronie, bo wy mi często piszecie, że nie pamiętacie, co się tu dzieje, spokojnie, ja też nie pamiętam, także rozumiem to. A, no przecież po jego twarzy od razu widać, że to jest syn Parysa. Ej, ja mam w sumie pomysł, weź ty go powitaj. Tak, powitaj go. A Romeo będzie tu stał i się będzie patrzył i on sobie pomyśli, to jest syn Parysa i Julii. O nie, musimy go przegnać, moje dziecko nie może się zadawać z taką hołotą. Trochę tak elegancko go pożegnałeś. Ty nie możesz się zadawać z tym dzieckiem, bo ono jest złe. No i on się pyta, ale dlaczego złe? No bo ja ci tak mówię, że ty nie możesz się z nim zadawać. No i ty nie możesz, ale tato, dlaczego ja nie mogę? Bo nie możesz! No i teraz akcja jest taka, że Ariana musi się na chwilę ulotnić. Niech ona tam sobie idzie, nie wiem, odprężyć się na przykład albo coś porobić. A Romeo tutaj na tajniaku O, patrzcie, jak się dobrze składa! Romeo, czy my wciąż jesteśmy przyjaciółmi? Nie słyszałam od ciebie dawno żadnych wieści. Oczywiście, że poświęcę się i wykonam jakiś ruch, żeby się z tobą spotkać. Oczywiście, że tak, kobieto! Dobra, stworzyłam sobie grupę z Kaylin, żeby ją zaprosić. Stwierdziłam, że to jest całkiem spoko opcja, więc idziemy sobie... Matko, co ja mam tu wziąć? Boże, tak rzadko w ogóle robię grupy w Simsach, że to jest dla mnie tak trochę teraz troszeczkę nowe, jest, muszę przypomnieć, jak to w ogóle funkcjonowało. Just for fun,
No oczywiście, że just for fun, bo dla niego wszystko jest zabawą, więc to jak najbardziej pasuje do fabuły. No i czemu mi przewróciłaś śmietnik, babo? No i tak, przybyliśmy na parcelę i będziemy tu robić ciekawe rzeczy. Ale zanim to wybaczcie, ale strój tej pani zupełnie mi nie pasuje do naszego vibe'u, więc musimy to szybko zmienić. Okej, został zrobiony szybki makeover. Ja ogólnie uważam, że ta Simka jest przepiękna. No ma może trochę basicową twarz, ale ja lubię takie twarze w dwójce, jeżeli mam być szczera. Naprawdę, ona jest tak cudowna. Ja w ogóle kocham rude Simki w dwójce, ja uwielbiam. Czy ja mogę zobaczyć, czy wy macie chemię ze sobą? Bo ja bym to chciała sprawdzić. Enagana. Nie enaganuj, tylko stalkuj. No nie, czemu? Czemu się tak stanęło? Jakie ty masz preferencje, jeżeli chodzi o Simów ogólnie? Nie lubisz, jak kobieta jest bez pracy, jak jest wysportowana? Dobra, zróbmy tutaj szybką manipulację, ja nie będę się w tańcu pierdzielić. Zróbmy, że lubisz rude kobiety, a odrzuca cię, nie wiem, na przykład... W sumie to pasowałoby nawet, że lubisz rude, bo zakochałeś się przecież w Julii. Ona była twoją taką główną, taką fajną miłością, więc pasuje to mega. A weźmy, że odrzucają cię na przykład czarne włosy. Po prostu Romeo to zrobił dla fabuły, poczuł, że po prostu musi się to zmusić do tego związku, bo nie mamy czasu na szukanie innej kobiety. Nie chce mi się tego robić, a ta mi się wydaje idealna. Czy możemy jeszcze raz tu wrócić i sprawić, żebyście się tutaj, nie wiem, zatentegowali, zakumali? Mogłaby mi pani nie uciekać? Czyli to dalej cię ona odrzuca, rozumiem. Kurde, to nawet nic to nie dało, bo to się jakoś musi chyba trochę minąć czasu, żeby to się zaktualizowało. No chyba, że zmienimy obieg zainteresowania i na przykład spróbujemy coś z tą panią, taką pierwszą, lepszą, która nam się tu napatoczyła. Skoro tamta nas nie chce, to może ta pani nas zechce. Jeżeli się okaże, że ona będzie chętna, to wtedy jej może zmienimy troszeczkę image. Ej, nie, no poczekaj, przecież ja kliknęłam, że ciebie odrzucają czarne włosy, ale może to nie będzie żaden ważny aspekt, który nam tutaj, no nie, jednak widzę, że nie spodobała ci się. Okej, rozumiem. No kurde, co ja mam ten raz zrobić w tym momencie? Jestem zawiedziona. Wygenerowała mi się jakaś pani, która też ma czarne włosy. Proszę, czy ona mogłaby spełnić twoje kryteria? Wiem, że nie podobają ci się te kobiety o czarnych włosach, ale powiedz, że coś tu zadziała, bo ja wygenerowałam specjalnie dla ciebie inseminatorem jakąś kobietę, która... A ta jest piękna! Ta kobieta jest piękna, w ogóle z nią Don Lotario w mojej miłowy miał romans, więc też ciekawa sprawa. Dobra, sprawdźmy, czy ona ci się spodoba, pewnie nie. No nie, bo ma czarne włosy, no oczywiście, że nie. Boże! Znowu wygenerowałam babę o czarnych włosach. Matko, dobra, idziemy w zaparte dalej, szukamy kolejnej jakiejś kobiety, którą możemy wygenerować, która będzie spełniała moje oczekiwania. Jakaś blondynka, jaka piękna! Hello, hello, mamacita, czy ty chcesz być moją baby girl? Proszę powiedz, że będziesz mi się podobać. O tak, chyba się spodobałaś. Dobra, sądzę, że na ten moment mamy zrobione chyba wszystko, co mogliśmy zrobić, więc myślę, że możemy sobie wrócić do domu. No słuchajcie, może chemii nie było, ale przynajmniej nasza koleżanka jest zadowolona z tego wyjścia, więc to się liczy. No i patrzcie, Romeo nie było. 4 godziny to naprawdę nie zrobiliśmy prawie nic, bo nie poszło to po mojej myśli oczywiście. No ale takie rzeczy się w Simsach zdarzają niestety i trzeba się z tym pogodzić. Czy wy moglibyście w jakimś kółeczku tutaj usiąść sobie, pogadać ze sobą wszyscy razem, tak z dziećmi? Tak właściwie w tej rozgrywce się dzisiaj wszystko kręci wokół Romeo. I tak naprawdę dopóki nie skończymy tej akcji z nim i on nie poromansuje z jakąś typiarą, to nie będę mogła pójść dalej z moją fabułą. Więc na razie sobie gramy w przyspieszeniu i czekamy, aż Romeo nam wróci, bo to jest kluczowe. Ktoś do nas dzwoni i ja chyba jestem na tyle ciekawska, że chcę sprawdzić, kto to, bo nie zawsze odbieram telefony. A, dzwoni pani, która ci się nie podoba, i też się jej nie podobałeś. I dla ciebie to już taki sygnał troszeczkę ostrzegawczy jest, że dzwoni jakaś baba, która jest randomem i ty jej nie znasz. No i tak troszeczkę Ariana ma już takie coś, że trochę to jest podejrzane, że do niego dzwonią takie obce typiary i dla niej to jest taki trochę już właśnie sygnał ostrzegawczy. Ale no cóż ona może zrobić, biedna? No póki co to nie za bardzo może cokolwiek zrobić. Właśnie problemem Ariany jest to, że ona jest bardzo uległa i ona też nie za bardzo jest taka, że mogłaby się postawić mężowi, bo ona czuje się tak trochę pod przymusem jego rygoru, można rzec. Więc troszeczkę ją to stawia w niewygodnej pozycji. Dzieci w ogóle są troszeczkę styrane życiem, mogłyby tutaj przyjść i sobie zjeść coś. Boże, jakie one są zmęczone, te dzieci. Matko jedyna, chodźcie zjeść. Wasz ojciec wraca i udaje, że wcale nie miał w zamiarze, żeby zdradzić waszą matkę i sobie tak casualowo z wami siądzie do stołu. I niby taka z pozoru szczęśliwa rodzinka, ale no cóż, niestety nic bardziej mylnego. Dzieci, szybko jedz ta, bo ja muszę was położyć spać, bo wy jesteście nieogarnięci i dla was jest już pora
zmiara do spania. Boże, Sylwius to w ogóle zaraz umrze chyba z wyczerpania, bo jest tak wyczerpany, że aż mi jest go szkoda, serio. Sprawdzimy sobie tylko jeszcze, czy Romeo idzie jutro do pracy. Niestety idzie, przez całą turę będzie pracował. Praca w gastro zobowiązuje, że trzeba pracować w soboty i niedzielę. To jest jednak bardzo życiowe moim zdaniem. Czemu ty nie możesz się położyć spać? Więc będziemy musieli to jakoś obejść w ten sposób, że on będzie po prostu sobie na te parcele chodził po południu. Dobra, Romeo tam się myju, idzie do spanka i widzimy się rano. Boże święty, wiecie, że pomyślałam przed chwilą o tym, że dawno nie było złodzieja w Weronie. W ogóle w mojej rozgrywce jakiejkolwiek nie było dawno złodzieja, ale my mamy jakiś alarm. Boże, czy mamy alarm? No chyba nie mamy. XD. No okej. Okej, rozumiem, czy mógłby tutaj ktoś wstać i, nie wiem, zadzwonić po policję. Halo, policja! W żorach, proszę pana, ktoś mi się wkrada do domu. Chodź, chciałem zastopować, sam muszę tą grę. Boże, stop! Call! Emergency! I see you here! Tobie to nie ujdzie na sucho, dzwonię po... No dzwoń! Dzwoń po emergency! No i ten jeszcze kradnie więcej! Ja pierdzielę! Police station! Proszę, przyjedźcie po niego, no i on zaraz ucieknie. Ej, może nie ucieknie? No złapcie go! Boże, co za debil! Zamiast jeszcze przestać kraść, to ten dalej kradnie! Jakby był na tyle mądry, to by uciekł tymi drzwiami i po prostu by jakoś od tyłu zaszedł, ale wiecie co, są tylko Simsy, nie? I jak to się potoczy? Jakby w tej rodzinie było mało dram, to jeszcze włamywacz. No ale cóż, tak czasami bywa, trzeba sobie grę urozmaicać, nie? No nie! Przegrała! Przegrała! Ty jesteś głupia, czy ja mogę cię zjechać za to, że nie złapałaś? No nie mogę cię zjechać, mogę z tobą co najwyżej poflirtować. Mały flircik z panią. Bojej, ona mu się podoba w ogóle. XD! Ty, może my się powinniśmy z panią policjant umówić na randkę? Jezu, jeszcze patrzcie na minę Ariany, ona już czuje, co się dzieje i ma takie: Boże, czemuś mnie opuścił, czemu mój mąż mnie zdradza? Ten w ogóle wpatrzony w tą policjantkę jak ciele wmalowane w rota, no w ogóle ikoniczne to jest dla mnie. Dobra, ogólnie to tam, no gdzie pani poszła? Ja chcę z panią poflirtować, pani policjant, proszę wrócić, ja chcę z panią poflirtu. Pani policjant, proszę tu przyjść. No pani policjant, no! Ona chyba jest za bardzo przejęta tym, że... O nie, jaka depression! Już nie jestem taką policjantką, jak byłam kiedyś. O nie, Jezus, on ją totalnie musi pocieszyć. On musi jej powiedzieć, że ona jest super, że ona jest super policjantką, że następnym razem złapie tego złodzieja. Romeo ją musi totalnie pocieszyć. Ja chcę z tą panią. Czy my się z nią zakumaliśmy? No pani policjant, niech pani tutaj przyjdzie do mnie. Proszę pani. No proszę pani, niech pani... Okej. Okay. No i pani policjant se pojechała, nawet nie złapała złodzieja, nawet nie dała się uwieść urokowi Romeo. Romeo stwierdził, że se z żonką posiedzi, bo w sumie to brakuje mu trochę tego i tamtego. No i dobra, okradli was, ale życie jest ciężkie, life is brutal, trzeba z niego korzystać, zapalcie sobie lampkę, żeby było trochę romantycznie. Alleluja, nie ma dziecka! Dobrze, ale idźcie spać, moi drodzy, bo jest późno. No to teraz serio się widzimy rano, już tak na serio. Dzieci wstały, chociaż jedno dziecko w sumie na razie wstało, ale wiem, że Nerissa odrobiła swoją pracę domową, nie pomyliłam imion, nie pomyliłam, więc teraz możesz ty ją w sumie odrobić, żebyś się w sumie czymś zajął, ja ci to obiecam przy okazji, a potem się wykąpiesz. Ariana standardowo nam wstanie, w ogóle ona powinna już wstać i czekać na męża z gotowym śniadaniem, nie żeby coś, ale powinna to zrobić. Nie wiem, czy zdąży to śniadanie zrobić, ale mam nadzieję, że zdąży, żeby on se zeżarł. Bo mężuś jest głodny i mężuś to musi zjeść od swojej żonki, ale mężuś to chyba nie zdąży za bardzo. Jezu, dziecko się wysiliło i posprzątało talerze. No złota córka, złote dziecko, naprawdę. Nie to ten stary, który śpi dalej. Dobra, nie zdążysz zjeść, ale chociaż do roboty byś poszedł. Dzieci, śmieci sobie zjedzą. Dobrze, proszę się tu pakować do jedzenia. Ogólnie to ja się jakoś mega tą sytuacją z tym złodziejem nie przejmuję, bo wiem, że jesteście na tyle w miarę bogaci, że was stać na odkupienie tych rzeczy. Nawet nie wiem w sumie dokładnie, co on ukradł, bo nawet się temu nie przyjrzałam. Ale raczej nie były to jakieś takie rzeczy codziennego użytku, które nam są teraz do życia potrzebne, więc jakoś nie przejmuję się tym za bardzo. Wiem, że wy się odkujecie, bo Romeo dobrze zarabia. Ostatnio nam zarobił 20 tysięcy w tamtym odcinku, więc ja byłam mega zadowolona w ogóle z tego, że tak się stało. No mówi się życie, czasami muszą cię okraść w tych Simsach. No taka jest kolej rzeczy, tego się nie uniknie. Jak tam trochę Ariana posprząta, to może mogłaby w sumie tutaj trochę sobie poczytać czegoś, chciałaby się czegoś pouczyć, chciałaby gotowanie level 7, spoko, to akurat ci się przyda w życiu. Czemu ty swojego brata oglądasz? Właśnie miałam mówić, czemu ty go oglądasz nago? Ty jesteś normalna, to jest niezdrowe bardzo, nie rób tak. Dziecku, nie rób tak, bo sobie zrobisz traumę życiową, nie polecam. Słodka psinka. O, i zaciął się. Boże!
To wyglądało, jakby ten pies na chwilę zdechł na tym chodniku. Co jest z tym psem, że on się co chwilę zacina? Jaki ty masz problem, psiaku? Czy ty chcesz po prostu, żeby cię adoptować, czy co? Nie, no nie będziemy adoptować psiaków, Weronie. Tutaj nie ma zwierząt. Przykro mi, ja jestem największą fanką zwierząt. Ogólnie ja kocham zwierzęta, ale w Weronie po prostu nie mam przestrzeni na te zwierzęta. I ten pies chyba serio się ściął, bo on nie wie, jak trafić do domu. Chyba, że on nie ma po prostu domu, bo jest bezdomnym pieskiem. Piesu, ty możesz się odciąć. A, jednak nie poszedł. Okej, okay, czyli dalej tutaj chodzisz wokół domu i chyba, nie wiem, może ty jakiś głodny jesteś czy coś, no nie wiem. Może by się z tobą pobawić. Mnie to szkoda mi tego pieska. Niech ktoś do niego podejdzie. No gdzie ten pies poszedł? No przed chwilą tu był przecież. Dobra, chyba zniknął z tego, co mi się wydaje. W końcu żeś przyjechał. Pierwsze, co robisz, to łapiesz za telefon. No i jak ci idzie, mój drogi, ta znajomość? Jak ci to idzie? Na razie tak se, ale nie jest jakoś mega tragicznie. Myślę, że to zmierza w dobrą stronę i będziemy mieć przestrzeń do tego, żeby coś zadziałać w tym momencie. Tylko na razie to tak średnio to widzę. Tak, udało się zaprzyjaźnić chyba. Boże, jak to fajnie nam szybko poszło. Dobra. No i może zróbmy teraz taki storytelling, że tutaj podchodzi Ariana i ona się pyta: Romeo, gdzie ty wychodzisz? Dlaczego ty mnie zostawiasz? A, kochana, ja się potrzebuję trochę rozerwać po prostu. Ja potrzebuję wyjść do ludzi i tak dalej, bo tu w domu nie mogę cały czas siedzieć. No i patrzcie, ten skurczybyk już od razu chce romansować z nią. No i dobrze, dobrze, ale najpierw musimy ją troszeczkę zabawić, żeby nie myślała sobie, że my tak od razu przechodzimy do konkretów. Na razie się zaprzyjaźniamy, proszę szybko tutaj załatwiać te rzeczy, interakcje klikamy, robimy rzeczy. Teraz może co? Teraz może flirt i co? Będziemy tutaj coś tam robić ten... Romeo zdobyła sławę, no nie wiem za co, chyba złą sławę. Dla niego to się tylko należy zła sława, ale dobrze, niedługo się o tym przekonają inni ludzie. O nie! Jezu, ej, Boże, ale miałam laga teraz. Jak zobaczyłam dół tego stroju, to ja byłam pewna, że to jest Tybalt. I właśnie miałam mówić, że oho, będzie grubo, ale to tylko hal. Kurde, szkoda, szkoda, że to nie Tybalt, bo to mogłoby być ciekawe. A coś czuję, że mogła to by jakaś bijatyka z tego wyniknąć, no bo oni to są takimi wrogami, że hej, proszę ją tu pouwodzić. Mam nadzieję, że ona, o, okej, okay, poleciała na to, więc dobrze. Dobrze się zapowiada. O, no, o nie, od niej jednak się nie, dobra, wykrakałam. No i dobrze, na razie sobie tam ogólnie robimy jakieś ciekawe, fajne rzeczy i jakoś tam będziemy lecieć z koksem. I słuchajcie, zaraz robimy ważną rzecz pod tytułem, że przywołujemy na parcelę Parysa. I na chwilę będziemy sobie tym Parysem sterować. No i Parys nasz sobie tutaj tak stanie i się będzie temu wszystkiemu tutaj przyglądał, co się dzieje, bo widzi, że Romeo romansuje z inną kobietą i ma taki trochę szik-szak-szok, więc będzie sobie tutaj tak stał i patrzył. A i w ogóle weźmy ją na szybko tutaj przeróbmy może, żeby wyglądała jakoś normalnie ta baba. Jezu, w ogóle patrzcie, jaka ta Simka jest przepiękna! Boże, ona ma taką bobusiowatą twarz, takim jest słodziaczkiem. I teraz ty flirtujesz z nią, coś jej tam mówisz ciekawego, jakieś tam słodkie A, czyli sweet talk nie działa. Dobrze, no to inną interakcję spróbujmy. Parys niech podejdzie trochę bliżej, żeby się tutaj mógł dobrze przyglądać sytuacji. Patrzcie, jaka się złość maluje na jego twarzy i on ma takie... Ten typo, to się chyba nigdy nie zmieni. Ja nie wiem, jak kiedyś mogłem się z nim zadawać i z nim mieszkać pod jednym dachem. I teraz Parys mu mówi, czy ty nigdy nie zmądrzejesz, czy ty wiecznie musisz wodzić jakieś kobiety? Już Julię skrzywdziłeś, no do tej pory się z tego leczy. No tak, popłacz, tylko tyle potrafisz, mięczaku. Okej, okay, i teraz awantura się robi, dobrze, kłóćcie się. On tutaj grozi mu, że on wszystko powie jego żonie o wszystkich jego występkach i mówi, twoja żona się o tym dowie. No i tak, chodziło o taki właśnie zamysł, że Parys jest świadkiem tej zdrady i on powie wszystko żonie i teraz on grozi mu, że on wszystko wygada, bo nie pozwoli, żeby kolejna kobieta przez niego cierpiała, bo on po prostu nie może na to patrzeć. I Romeo teraz może dać mu taką kontrę, że wiecie, że ty też nie byłeś święty, chciałeś Julię wykorzystać. A on mówi, może i byłem kiedyś zły, ale teraz to ja jestem jej główną ostoją i to ja dbam o to, żeby się wyleczyła z takich typów jak ty i żeby mogła prowadzić normalne życie. Ej, nawet ten typ się poczuł zdegustowany. Czy wy byście się mogli tak fajnie pobić? Proszę, zróbcie to. Pobijcie się.
Jezu, czy wy widzieliście, jak on chodzi? Boże, Paryż, jesteś ikoniczny, naprawdę. Widzę, że po prostu chcesz mu tak już po prostu walnąć w twarz, że to widać na kilometr, serio. O, już tutaj kości sobie szykuje łapę. Dobrze, dobrze, tyle wystarczy. Romeo się poczuł troszeczkę, Romeo się poczuł niebezpiecznie i on twierdzi, że on musi wrócić do domu, bo... on tego nie może znieść i nawet jego randka się nie udała przez tego nieudacznika Parysa, a to on jest prawdziwym nieudacznikiem. Okej, wracamy na chatę, koniec fabuły. Matko, no i wyobraźcie sobie, że Romeo nie było 6 godzin, ale co fabuła nam zrobiła, to nasze. To zostanie w naszej pamięci na długo, przynajmniej w mojej. No i tak, czekamy, aż Romeo wróci i na jutro jest plan taki, że do Ariany zadzwoni Parys i powie o wszystkich występkach Romeo i wszystko wytłumaczy. Boże, dzieci są styrane, trzeba je położyć do spanku. Chyba, żeby nam tutaj nie zemdlały zaraz. Już słyszę. Wiem, słyszę, że krzyczysz. Już się kładę spać. Wróciła nasza kochana pokraka, poobijana, styrana życiem, upokorzona na parceli publicznej przez Parysa, no ale cóż, należało mu się. Parys jest teraz tym dobrym, on jest tym złym, więc ogarnę cię szybko i też idziesz spać, bo żebyś jutro do roboty w ogóle wstał, człowieku. Ty jesteś chlebodawcą tej rodziny, ty musisz zarabiać, to jest twoje zadanie, pamiętaj. Czy wy macie odrobione lekcje? Wydaje mi się, że chyba macie, tak mi się wydaje. Nie, no tak, macie odrobione, w sumie fakt. Okej, ogarniemy dzieci do szkoły, żeby były w idealnym stanie. Mamusia też widzę, że już wstała. I co mogłaby porobić? W sumie to nie mam dla ciebie konkretnego zadania, więc możesz robić, co chcesz. Tak, Ariana żegna dzieci, stoi przed domem jak prawdziwa gospodyni. To mi się podoba, że ty robisz to, co powinnaś robić. I tak, na razie to ty w sumie sobie tutaj egzystujesz. Sprzątasz, ogarniasz wszystkie te rzeczy. I zaraz do ciebie zadzwoni właśnie Parys, tylko teoretycznie to my do niego zadzwonimy, żeby było. Ale wiecie, teoretycznie to on dzwoni do nas, pamiętajcie. Nie ma go w domu, dobrze. To znaczy nie dobrze, ale trudno. Zajmij się przy okazji też tutaj ogarnianiem swoich kwiatków, żeby twój mąż mógł wchodzić do domu przy obciętych żywopłotach, żeby się nie wstydził, że ma taką nieogarniętą i niegospodarną żonę, bo kto to widział, żeby tak było? Ło, jaką wy w ogóle wysoką chemię macie, ale to ja o niczym nie myślę, oczywiście. Żadnych zdrad. Zresztą kto jak kto, Parys nie zdradziłby teraz Julii, a Ariana tym bardziej nie zdradziłaby Romeo, więc nie ma tu mowy o żadnych rzeczach. No i teraz się nawiązuje rozmowa, w której Parys tłumaczy jej, że ej, słuchaj, bo twój mąż to nieczysto gra wobec ciebie, ponieważ umawia się z innymi kobietami na parcelach publicznych, publicznie okazuje im swoje względy i ma gdzieś to, że ma żonę i dzieci. I reakcja Ariany będzie taka, że ona będzie po prostu smutna. Będzie jej troszeczkę smutno, nawet trochę bardzo, ale ona jest na tyle bezsilna, że ona się na to po prostu zgodzi. I Parys trochę nie dowierza w to, że ona tak się łatwo z tym pogodzi, ale ona tak w sumie jest po prostu biedną niewiastą. Ona ma dwójkę dzieci, sama nigdzie nie pracuje i ona wie, że jeżeli nawet postawi się swojemu mężowi, to i tak tym nic nie ugra, bo najwyżej wyrzuci ją po prostu z domu, zostawi sobie dzieci, a ona na pastwę losu pójdzie w sumie na jakieś tam wygnanie. O Boże, serw salat. Okej, dobra. No i Parys tak jakby przestaje rozmawiać, oni się pożegnają, bo on nie chce wierzyć w to, że ona się tak łatwo da omamić i on stwierdzi, dobra, ja zrobiłem, co miałem zrobić, co ona zrobi, to zrobi i w ogóle elo, nie? No i tak, i ona teraz będzie taka bardzo smutna, będzie się czuła upokorzona, ale ona wie, że nie może nic zrobić, ponieważ chce dobra dla swoich dzieci, ona chce, żeby jej dzieci były szczęśliwe i nie chce tak jakby siebie skazywać na los kobiety, która będzie po prostu ośmieszona i nie będzie miała dachu nad głową, bo tak naprawdę Romeo jest dość bogaty, jest dobrego rodu i może ją zdradza, no fakt, zdradza ją. Czy jej to pasuje? Nie, ale czy ona coś z tym zrobi? No, tym bardziej nie, bo nie ma co. Wiem, że się cieszysz, Boże... Tak, zachwyt. Jak widać, ojciec się tym za bardzo nie przejmuje i skaczesz sobie i gadasz sama do siebie. Dobra, zwracam honor, jej też pogratulowałeś. Zróbmy na koniec taką rzecz, że Romeo zobaczy, że Ariana zamiast sprzątać, to ona się uczy. Dobrze, przestań. Kłócimy się teraz. No nie, relax, Boże, no! Jesus Christ, dobrze, skoro ma być relax... I te dzieci patrzące! Mamo, tato, gdzie idziecie? Co robicie? O, anulowało wam się to. Dobrze, jednak matka woli czytać swoim dzieciom niż... A, czyli Romeo będzie sam ze sobą robił relax. Okej, rozumiem. To do ciebie pod... Boże, nagi ojciec! Tato, dlaczego ty nie masz ubrań? Boże, co ja się w tym odcinku uśmiałam, to moje, naprawdę. Dobrze, moi drodzy, jest godzina 18, stopujemy grę i czy ja muszę jakoś podsumować ten odcinek? Chyba nie muszę. W tym odcinku się wydarzyło dość dużo fajnych rzeczy i może tych mniej fajnych, ale ogółem jestem zadowolona mega. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, moi drodzy, życzę wam smacznej kawusi i widzimy się w kolejnych Simsach. Cześć!